Cześć, dziś kolejny film z serii Kultowy Kosmetyk. Jeśli jeszcze nie widziałyście poprzednich filmów z tej serii, to oczywiście linki macie na dole. A dzisiaj będę mówić o podkładzie Revlon Color Stay, czyli bardzo kultowym produkcie, o którym myślę, że większość z Was słyszało, bądź nawet używało. Więc tak, jeżeli chodzi o cenę, jest to podkład, który ma bardzo rozbieżną cenę. W internecie można znaleźć za 23-24 zł, nawet najtaniej, a najdrożej jest w Douglasie za 70 zł. Właśnie sprawdzałam, gdzie można kupić najtaniej te podkłady i można kupić na Ezebra lub na Kokolita właśnie za 23-24 zł. Także tam was odsyłam, jeśli Wam się ten podkład spodoba i jeśli postanowicie wypróbować jednak ten produkt. Więc tak, właśnie można znaleźć go tak naprawdę wszędzie. Można go znaleźć w drogeriach internetowych, w wielu drogeriach internetowych. Wystarczy tylko w Google wpisać Revlon Color Stay i Wam się wyświetli wiele sklepów. Można znaleźć w niektórych Rossmanach, chociaż nie wszystkich. Można znaleźć w Hebe, w Naturze chyba nie ma. U mnie chyba nie ma, z tego co pamiętam. Oraz innych drogeriach, które są dostępne stacjonarnie. A no i właśnie można znaleźć go również w Douglasie, tylko cena jest wysoka. Jak zresztą wszystkie produkty, które ostatnio Wam pokazywałam, to jest naprawdę dosyć spora przebitka cenowa w Douglasie. I tutaj właśnie kosztuje 70 zł, więc naprawdę dużo. Następna rzecz to ile jest odcieni. Można wybrać 12 odcieni, właśnie zarówno z serii tej dla cery normalnej oraz dla cery mieszanej. Plusem jest to, że tych odcieni jest dosyć dużo, stosunkowo dużo, jednak wiele z nich ma odcienie różowe, ma podton różowy, który no niestety na naszych cerach nie wygląda zbyt ładnie, no właśnie takich słowiańskich typowo cerach, bardzo się odcina i no wyglądam jak prosiaki po prostu, więc no wybór jest spory, ale jednak te tonacje nie są zbyt idealne, nie są zbyt dobre. Jedyne takie odcienie, które w miarę są jeszcze w porządku, to na przykład 150 Buff, albo 180 sand beige, tak. Jednak one i tak mimo to nie są żółte, tylko są takie mało różowe, powiedzmy. Nie widać aż tak bardzo tego różowego tonu, bo na przykład ja mam dzisiaj na twarzy podkład dla cery normalnej suchej w odcieniu 150 buff i delikatnie widzę takie różowe podtony, jednak to nie jest aż tak tragiczne i nie jest to tak mocno widoczne i jak widzicie, no ładnie ta cera wygląda moim zdaniem. Jeśli chodzi o ciemniejsze tonacje, to na przykład, zaraz Wam powiem, 240 medium beige jest całkiem w porządku, jednak na niektórych cerach będzie zbyt różowy, ale jest taki całkiem w porządku. Buteleczka jest szklana, dosyć mocna, ciężka, więc jest naprawdę odporna nawet na uderzenie o podłogę. Oczywiście minusem, jak chyba większość z Was wie, jest to, że nie posiada pompki i to wyjmowanie tego podkładu z buteleczki jest dosyć upierdliwe, jednak da się to przeżyć, ale przez to możemy dosyć sporo produktu zmarnować. Jeśli chodzi o sam produkt, ma on mocne krycie, ma wykończenie matowe, zastyga na twarzy i utrzymuje się bardzo długo na cerze. Dlatego właśnie ten produkt jest kultowy, ponieważ ma mocne krycie, długo utrzymuje się na twarzy i cały czas wygląda ładnie. Natomiast na mojej cerze mieszanej, ten podkład dla cery mieszanej tłustej, ta seria dla cery mieszanej tłustej, waży się na mojej brodzie, na nosie i na czole i wygląda to paskudnie po kilku godzinach. Natomiast ta wersja dla cery suchej i normalnej wygląda u mnie bardzo ładnie przez cały dzień, więc nie wiem, od czego to zależy, od jakiego składnika w tym podkładzie. Więc jeżeli na przykład na Waszej cerze właśnie się tak waży, jak u mnie, to myślę, że ta seria dla cery normalnej suchej będzie dla Was odpowiednia i będzie już ten podkład ładnie wyglądał na cerze. Przez to, że ten podkład jest mocno kryjący, to w bardzo łatwy sposób można sobie zrobić maskę. Jeśli nie mamy zbyt dużego doświadczenia właśnie w podkładach, w ich konsystencjach i sposobie nakładania, to faktycznie można sobie zrobić mocną maskę. Jednak jeśli nałożymy tego mało, w małych ilościach, powoli, sprawdzając jak to wygląda na twarzy, to naprawdę nie będzie widać tego podkładu, nie będzie widać, że to jest tak mocna maska, że jest tak mocno kryjący. Z tego względu, że podkład ma wykończenie matowe i on tak zastyga na twarzy, niektórym może to przeszkadzać, dla niektórych może to być ciężki, po prostu on jest wyczuwalny na twarzy przez cały dzień.
Ja osobiście niezbyt to lubię, po prostu chce mi się aż zdrapać ten podkład, bo mnie czasami po prostu aż swędzi. Ale na takie większe wyjścia da się wytrzymać. Więc jeżeli używałyście ogólnie lekkich podkładów i taka forma Wam się podoba, nie chcecie odczuwać tego podkładu na twarzy, to ten raczej Wam się nie sprawdzi. Kolejnym minusem tego produktu jest to, że może on uczulać i podrażniać. Gdy ja nakładałam ten podkład kilka dni pod rząd, to po prostu zaraz wyskakiwały mi niedoskonałości na cerze, więc jeżeli macie cerę wrażliwą, to raczej ten podkład sprawdzi się na jakieś większe wyjścia niż na co dzień. Więc jeżeli chodzi o takie główne podsumowanie, jest to podkład mocno kryjący, długo utrzymujący się na twarzy i za tak niską cenę, powiedzmy około te 30 zł, jest to naprawdę świetna jakość i myślę, że lepszego, bardziej kryjącego podkładu w tej cenie na pewno nie znajdziemy. Jedynie właśnie minusem jest to, że te odcienie nie są aż tak dobre, jakby mogły być. I właśnie jeszcze wspomnę od razu o odcieniu, który wiele bladziochów na pewno zainteresuje. Odcień najjaśniejszy z tej całej serii Revlon jest to 110 Ivory. I kompletnie Wam go nie polecam, nawet go nie próbujcie, nie sprawdzajcie nawet, bo on jest tak różowy, że to jest po prostu obłęd. W ogóle nie zwracajcie na niego uwagi. Jeśli właśnie jesteście bardzo blady, tak jak ja, jestem naprawdę blada, to sięgajcie po ten 150 BAF i on jest ładny, nie jest aż tak właśnie różowy, jak na początku wspominałam. Czyli no, ma bardzo mało w sobie pigmentu różowego, więc dla większości jest to odpowiedni produkt, odpowiedni odcień, który właśnie nie będzie się odcinał jakoś, nie będzie różowa twarz i tak dalej, będzie ładnie po prostu wyglądał. To jest zresztą, widzicie, teraz mam na twarzy go, więc możecie zobaczyć, jak to wygląda. Więc tak, czy ten produkt zasługuje na miano kultowego? Uważam, że tak, ponieważ jest naprawdę świetnym produktem, tak jak już wspominałam, za tak niską cenę jest to genialny produkt. Jednak na co dzień bym go nie polecała dla osób, które mają wrażliwą cerę, ponieważ może zapychać. Jest to jednak ciężki podkład i po prostu czuć go na twarzy i może to być irytujące dla wielu z Was. Czy warto kupić ten podkład? Warto dla tych osób, które potrzebują mocnego krycia, chcą mocnego podkładu i którym to po prostu nie przeszkadza. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ponieważ będzie takich filmików z tej serii więcej. I napiszcie mi, jaki kosmetyk chciałybyście zobaczyć w tej serii, który uważacie za taki mocno kultowy i który powinna omówić. Także to tyle na dzisiaj, do zobaczenia następnym razem. Cześć!